Siemaneczko, ja jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z Fima na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy zawody w Krsko. Zobaczymy, jak tam mi pójdzie, ponieważ tam jest mega fajnie. Na razie moja pozycja w kwalifikacji generalnej wygląda okropnie. Szóste miejsce po meczu w Gorzowie. Naprawdę boty jadą mega ostro. Greg Hancock ostatnio jedzie jak totalnie psychopatyczny ścigacz. Podhacza wszystkich na swojej drodze i jedzie tylko po to, aby wygrać bieg. Oczywiście każdy tutaj jedzie po to, żeby wygrać bieg, ale no można jechać tak, żeby kogoś nie wywrócić. To by było fajne. W każdym bądź razie na razie nie wygląda to najlepiej. Ten sezon nie widzę jakoś kolorowo tego sezonu, szczerze mówiąc, ponieważ jest szansa. Naprawdę jest jeszcze szansa na to, że uda mi się, ale Google musi mi naprawdę pomóc i ten generator liczb musi mi losować takie przełożenia, które dadzą mi taką prędkość, że do końca sezonu będę walił kompletami. Jesteśmy w generatorze liczb i w tym momencie lecimy. Ciśnienie w oponach. Let's go. 10. Mamy w tym momencie teraz przełożenie, które mamy na 14. O! Dwa razy pod rząd wylosowało się 14, więc 14 obrotów silnika. I teraz ostatnie, najważniejsze, ponieważ jeżeli to będzie za wysokie, to wtedy po prostu dostanę wybuchu silnika. 10. 10, 14, 14, 10. Zapraszam na zawody. Pod taśmą stanę w biegu drugim i jadę z Jasonem Doylem, Chrisem Holderem oraz Gregiem Hancockiem, który w ostatnich zawodach naprawdę skosił praktycznie wszystkich. Ja sobie tutaj zrobię takie coś, żeby to było łatwiejsze. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I w tym momencie jedziemy. Bieg pierwszy. Panie i panowie, zapraszam na ten, mam nadzieję, piękny spektakl. Pierwszy bieg dzisiejszego spotkania w Krsko. Let's go! Nie zatrzymujemy się i w tym momencie lecimy po 3 punkty. Nie ma innego wyjścia. Zaczynamy. Taśma zaraz pójdzie w górę i zawodnicy wystartują zaraz. Będzie puszczona taśma. Już jest na prowadzeniu na razie. Greg Hancock, chociaż tutaj bardzo... Chris Holder. Greg Hancock zamyka stawkę w tym momencie. Jak mi zmulił motocykl. Przepraszam bardzo, Jason Doyle. Tutaj mi mocno dosyć wjechał w koło. Oczywiście to nie jest wina Jasona Doyla, tylko moja. Mój motocykl jest za wolny w tym momencie. Próbuję naprawdę bardzo mocno, próbuję gdzieś tutaj się napędzić, ale to jest bieg drugi, w którym po zewnętrznej za bardzo się nie napędzę. Ale kurczę, próbuję. Greg Hancock popełnia błąd, jadąc tak szeroko jak ja. W tym momencie wyprzedzam Grega Hancocka. Próbuję go nałożyć, ale mnie wypchnął tutaj Amerykanin. Kask żółty na razie na trzecim miejscu. Nie ma raczej szans, żeby tutaj jakkolwiek już dogonić kogokolwiek z tej stawki. Thomas Jonasson w czerwonym kasku zamyka w tym momencie stawkę. I no, niestety, turniej ten zacznie się od zerówki. Niestety! Na moim kanale w tym momencie szykuje się taka seria z Film Speedy Grand Prix, że naprawdę nie możecie jej ominąć. Zapraszam was do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i zostawienia łapeczki w górę, żeby zasięg filmiku był jak największy. Wracając do Grand Prix, w biegu piątym spotkam się z Petersenem, dziką kartą. Ja w kasku białym z pola trzeciego, w kasku białym, jakby no. A spod płotu w kasku żółtym Krzysztof Kasprzak. Miałem naprawiony motocykl na maksa i w tym momencie po bardzo, bardzo ostrym biegu z Gregiem Hancockiem mój motocykl jest mocno uszkodzony i to nie powiem, że nie, ponieważ te części się uszkodziły bardzo mocno po naszym kontakcie. Ja tam jeszcze zahaczyłem deflektorem, co prawda tylko o płot, ale gra zaliczyła to jako już bardzo mocne uderzenie w płot. Lecimy, taśma poszła w górę w tym momencie, jedziemy po krawężniku, tak więc będę miał szansę jakąś tutaj powalczyć o punkty. Na razie na drugim miejscu Petersen jest na prowadzeniu, w kasku czerwonym Duńczyk. Szwed próbuje gdzieś tam zaatakować, dzika karta na trzecim miejscu, piękna prędkość w tym momencie Szweda w kasku białym, ale nie ma jeszcze na
tyle dobrej prędkości, aby wyprzedzić Duńczyka. W tym momencie piękny, piękny atak pod Duńczyka. Duńczyk nie odpuści. Dzik jedzie za bardzo, bardzo wolnym Szwedem w kasku białym, ale raczej tutaj się nic nie zmieni na razie. Bardzo wszyscy ciasno, mimo tego, że Szwed na początku wyścigu Thomas Jonasson wydawał się bardzo, bardzo wolny. W tym momencie jedzie na w miarę pewnym prowadzeniu. Jeżeli tak dojedzie, będzie miał 3 punkty. Na drugim miejscu mamy zawodnika z Danii, który próbował jeszcze przed chwilą atakować prowadzącego maksymalnego w tym momencie, ale jednak się nie udało. I teraz wygrywa Szwed swój pierwszy bieg w tym turnieju i zdobywa pierwsze swoje punkty. Krzysztof Kasprzak bez punktu i na trzecim miejscu Dzika Karta, oczywiście drugi. Niki Petersen w biegu 10. Spotkam się pod taśmą z Jarosławem Hampelem. Z drugiego ja pojadę oczywiście w kasku niebieskim. Z trzeciego pola mamy Macieja Janowskiego i z czwartego Tai Wufinden. Pięknie jadący Polak w kasku czerwonym. Czy wygra ten wyścig? Zobaczymy. Bardzo, bardzo tutaj blisko było do dotknięcia taśmy przez Thomasa Jonassona, lecz bieg nie jest przerwany, ponieważ w tej grze takie coś nie istnieje jak przerwanie biegu przez poruszenie się zawodnika na starcie. O, wow, wow, tutaj była moja wina. Tutaj ja już mówię przed obejrzeniem jakiejkolwiek powtórki. To była moja wina i z tego biegu powinienem zostać wykluczony. Co się stało? Odbiłem się od płotu, zahaczyłem się hakiem i po prostu mój motocykl skręcił w lewo. Tak, tak, zobaczcie. Dotknąłem taśmę. Widzicie? Dotknąłem taśmy, ale bieg... No, jechał dalej, nie zostałem wykluczony z tego wyścigu, więc podwójna szansa od sędziego, nie dość, że dotknąłem taśmy i jadę dalej, to jeszcze w tym momencie tutaj faktycznie ostry dosyć atak przez Saju Findena, nie powiem, że nie, ale w tym momencie, zobaczcie, jadę i nagle mój motocykl tak dziwnie się odbił, to jest właśnie to, że ten hak zahaczył się o płot i w tym momencie skręciło mnie idealnie na Taju Findena, który nie mógł zrobić nic i z tego biegu powinienem zostać wykluczony oczywiście ja. Lecz wykluczony nie jestem i jadę ponownie w biegu 10 wraz z dwójką Polaków. Kaski biało-czerwone w tym momencie po mojej prawej stronie, Maciej Janowski po lewej. Bezbłędny w tym spotkaniu Jarosław Hampel. Zobaczymy, jak pojadą Polacy. Teraz o wiele gorszy start Szweda, ale na razie nie mówmy tutaj jeszcze... Aj, chyba już powiedzmy sobie, że Szwed już raczej w tym biegu się nie będzie liczył. Próbuję jeszcze gdzieś tam nadgonić dostawki, ale naprawdę będzie miał duży, duży kłopot z tym, aby tutaj jakoś pojechać lepiej. Naprawdę, naprawdę dużo, dużo kosztuje w tym momencie Szweda jazda po zewnętrznej. Gdyby było więcej biegów w poprzednim sezonie, mówiłem, a gdyby było więcej biegów po małej, to bym tak. Gdyby było więcej biegów po zewnętrznej, to bym wygrywał więcej Grand Prix, ponieważ dochodziłbym do finału. Ale nie przemyślałem tego, że im więcej biegów będzie po zewnętrznej, tym mniej punktów przywiozę. I faktycznie, no teraz jeden punkt. I wątpię, że zdobędę w tym sezonie nawet brąz. Ponieważ te przełożenia i ten silnik w ogóle nie jest w stanie ciągnąć. I jest to naprawdę bardzo, bardzo słabe. Bieg 15, Andreas Jonsson, Nils Christian Iversen i Chris Harris. Zobaczymy, czy wygram ten bieg, ponieważ to jest bieg po małej i tutaj muszę faktycznie się postarać, aby ten bieg był przeze mnie wygrany. Bieg 15! Zaczynamy! Zaraz zapali się zielona lampka, a ja wraz z resztą zawodników wystartuję. Teraz udało się najlepiej wystartować Andreasowi Jonssonowi, reprezentant Szwecji. W tym momencie na prowadzeniu był, ale się zmył, ponieważ wykluczony z powtórki biegu Nils Christian Iversen. Moim zdaniem tutaj do wykluczenia w tym wypadku jest tylko i wyłącznie Andreas Jonsson, który poszerzył bardzo, bardzo, bardzo tor jazdy Duńczykowi. I tutaj Duńczyk nie miał co zrobić. Ja jeszcze w niego wjechałem tutaj, zobaczcie. Nie chciałem tego robić, próbowałem wykontrować, ale niestety się nie udało i troszeczkę przejechałem po głowie Duńczyka. Na całe szczęście to tylko gra, takich wypadków nie chcemy widzieć w realu. To jest tylko gra i tutaj nic nikomu się nie stało, na całe szczęście.
Powtórka biegu 15. Zobaczymy, jak pojadą zawodnicy w powtórce trzyosobowej. Teraz najlepszy start ponownie. Szweda w kasku czerwonym, ale dołączy być może do niego Rodak. Teraz pięknie, pięknie przeszedł na prowadzenie zawodnik w kasku żółtym. Próbuje gdzieś tam zaatakować jeszcze Andras Jonsson. Próbuje gdzieś się napędzić i właśnie to zrobił. Jest na prowadzeniu czerwony kask, czerwony kolor jest na prowadzeniu, dodaje mu prędkości chyba ten kolor, jak wiadomo, plus 10 do prędkości przez kolor czerwony. W tym momencie bardzo mocno wyrzuciło zawodnika w kasku żółtym do środka, musiał wrócić do małej. Teraz szeroko pojechał, ponieważ został wypchnięty przez Andrasa Jonssona. I teraz Andras Jonsson ponownie wraca na prowadzenie. Ale w tym momencie co zrobi Szwed, który jedzie w kasku żółtym? Pojedynek Szwedów fenomenalny w tym wyścigu. I teraz ponownie na prowadzeniu kask żółty. Ostatni łuk tego biegu, który zobaczymy, czy wygra Andras Jonsson, czy... Tak, Thomas Jonasson wygrywa. Piękny pojedynek szwedzki, naprawdę. Pięknie, pięknie się tutaj zrobiło na torze. Po prostu poezja. Przez cały bieg nie czułem, że mam prędkość, nie? I to był największy problem tego biegu. To było naprawdę okropne. Teraz muszę zdobyć jakieś punkty, ponieważ, no, jeżeli nie zdobędę punktów, to już robię papa w tym Grand Prix. I to będzie przykre, bardzo przykre. Bieg 20. Troy Bachelor, Michael Jebsen-Jensen i Matej Żagar z Podpłotu. Ja z pola pierwszego. Lecimy. Dobra, ostatnia szansa. Ostatnia szansa na to, aby dostać się do półfinału i zdobyć w końcu jakąś lepszą pozycję niż ostatnio. Jest to bieg, w którym jest bardzo już odsypane i mogę się napędzić. W tym momencie prędkość jest dobra, tylko czy wystarczy na tyle, aby wygrać jeszcze te dwa punkty? Ponieważ wtedy raczej będę miał pewny półfinał. Muszę napędzić się jeszcze tak, aby może wyprzedzić Mateja Żagara. Za szeroko w tym momencie wyjechałem, ale na całe szczęście jeszcze utrzymuję drugie miejsce. Raczej tutaj Troy Bachelor w kasku niebieskim mi nie zagrozi na prowadzeniu dalej w kasku czerwonym Matej Żagar. I gdzie pojedzie w tym momencie Troy Bachelor, żeby gdzieś się napędzić? Raczej tutaj jest bezpieczny w tym momencie Szwed w kasku czerwonym, ale teraz próbuję szeroko, naprawdę kombinuję na tym motocyklu, ale ważne jest, bardzo ważne jest to, aby przywieźć dwa punkty i nie stracić tych pewnych, bardzo pewnych dwóch punktów, ponieważ to zapewni mi na pewno finał, półfinał, przepraszam bardzo, o finale marzę, ale nie wiem, czy się uda. Dwa punkty w biegu, w którym musiałem jechać po zewnętrznej. Jestem z siebie dumny i w tym momencie pierwszy półfinał, w którym pojadę z Jarosławem Hampelem, Nickiem Petersenem oraz Andreasem Jonssonem, czyli ponownie może zobaczymy szwedzki pojedynek. Wybieram pole drugie i lecimy. Zawodnicy gotowi pod taśmą i teraz światło się zapaliło i teraz taśma tylko poszła w górę właśnie w tym momencie i musimy patrzeć na kask niebieski, w którym jedzie Szwed Thomas Jonasson na prowadzeniu, również Szwed ponownie. Ostatnio teraz będzie bardzo ostry atak w tym momencie pod Duńczyka przez zawodnika w kasku niebieskim, ależ tutaj mocno wypchnięty został przez Duńczyka Thomas Jonasson. Tam był kontakt pomiędzy nimi, ależ tutaj próbuje atakować jeszcze na swojego rodaka Thomas Jonasson. Kontakt bardzo mocny pomiędzy rodakami. Szwed w kasku czerwonym bardzo mocno wykontrował i w tym momencie musiał uważać na zawodnika, w którym jeden... Przepraszam, że mój komentarz jest teraz taki dziwny, ale próbuję się skupić na tym, aby gdzieś się tutaj napędzić i nie udaje mi się to za bardzo. Teraz tak! Udało się, półfinał pierwszy wygrany, 3 punkty dla Szweda. Thomas Jonasson wygrywa ten bieg, drugi również Szwed. Andras Jonsson na trzecim miejscu, Nicky Petersen i Hampel wypada z półfinału, również z Petersenem. Andras Jonsson przechodzi do finału, tak więc szwedzki pojedynek być może ponownie. Zobaczymy, ja wybieram pierwszy. W tym momencie Krsko to jest tor, na którym będę mógł faktycznie postawić na to,
aby wygrać te zawody i w końcu przywieźć jakiś medal. Zobaczymy, czy się uda. Trzymajcie kciuki. Finał. Krsko. Lecimy. Iversen, Andreas Johnson i Greg Hancock. Ja spod płotu w kasku żółtym. I lecimy. Miejmy nadzieję po złoto. Zaraz. Zielone światło. W tym momencie zapalone i teraz taśma poszła w górę. Bardzo słaby start zawodnika w kasku żółtym. Lecz teraz, czy się napędzi gdzieś tam jeszcze? Ojeny, Discord mi się tam odpalił. Proszę państwa, proszę mi nie pisać teraz. Dobrze, nieważne. Olejcie to. Teraz tak, na prowadzeniu mamy Duńczyka, którym jest Iversen. Próbuje tam się napędzić w tym momencie. Na bardzo, bardzo trudnym dzisiaj torze. Tak! Piękna tak Sveda w kasku żółtym. I próbuje gdzieś tam się napędzić jeszcze szerzej. Wywieźć swój motocykl tak, aby ta prędkość była jak największa. Żeby ten motocykl był jak najdłużej prosty. Teraz bardzo ostry atak Iversena w kasku czerwonym. Zawodnik nie odpuszcza, ale oboje nie odpuszczają. Zawodnik w kasku żółtym również nie odpuszcza. Nie wiem, co tam się stało z tyłu, ale naprawdę... Bardzo duży kłopot miał w tym momencie zawodnik w kasku czerwonym. Na trzecie miejsce z drugiego, prawie pierwszego. Teraz jeszcze ostatni atak Szweda w kasku niebieskim. Lecz nie udało się ponownie na prowadzeniu dwójka Szwedów. Pięknie. Jeszcze raz za tego Discorda. Ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. Starałem się zagłuszyć te dźwięki. Dobra, nieważne. Wygrywamy złoto. Wygrywam złoto w dzisiejszych zawodach w końcu, po tak długiej, złej paście udaje się. I teraz zobaczmy, jak wygląda piąte miejsce. Udaje mi się wskoczyć na piąte miejsce, 9 punktów przewagi ma tylko Nicky Petersen, jeżeli się zepnę. I w tym momencie, jeżeli Greg Hancock będzie miał bardzo, bardzo złą pasę, to będę mógł go nawet wyprzedzić. Biorąc pod uwagę to, że będę miał bardzo, bardzo dobry koniec sezonu i będę wygrywał praktycznie każdy bieg. Jest to możliwe, nie mówię, że nie, ale będzie to bardzo, bardzo trudne z mojej perspektywy. Jeżeli moje losowania poprzez, wiecie, Google'a będą spoko, no to wtedy się uda, ale jak nie, no to wtedy powiem ogórek kiszony, no i nara. Nie pytajcie, czemu ogórek kiszony, po prostu, tak mi się podobało. Dobra, ja jestem szczęśliwy z tych zawodów, mogę wyłączyć, bo jak mi prąd wywali w tym momencie, to ja się załamię. Tak więc wychodzę z tych zawodów. I naprawdę jestem zadowolony. Następne zawody w Sztokholmie. I zobaczymy, jak tam mi pójdzie, ponieważ będzie na pewno ciekawie. Tak oczywiście wygląda ranking Mistrzostw Świata. A ja się z wami żegnam. Na dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. No po prostu taka seria się szykuje na kanał, że nie możecie jej przeminąć i ominąć. Czy coś. Na dzisiaj to by było na tyle. Ja jeszcze raz wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli... To mówiłem w tym odcinku. Miłego dnia, nocy, wieczoru czy poranka, nieważne o której godzinie to oglądacie. Miłego w ogóle miesiąca, roku i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!